Szanowni Państwo, nazywam się Grzegorz Foltak i zapraszam na webinarium realizowane w ramach projektu Gmina w Zasięgu. Poświęcone będzie ono dezinformacji w sieci internet, a temat ten jest bliski nam od zawsze. Nabrał jednak szczególnego znaczenia w dobie pandemii COVID-19 oraz w trakcie wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą. Zanim jednak przejdziemy do meritum sprawy, spróbujmy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Czy fake newsy rządzą naszym światem? Czy wpływają na nasze wybory? Czy zmieniają to, w jaki sposób postrzegamy otaczającą nas rzeczywistość? Wierzę, że oglądając to webinarium, znajdziecie Państwo odpowiedź na te pytania. Spróbujmy zdefiniować to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Fake news to informacja umieszczona w mediach, sprawiająca wrażenie zweryfikowanej, opisująca fakty, jednak mająca na celu wprowadzenie opinii publicznej w błąd. Fake newsy mogą być działaniami przygotowanymi od początku do końca, jednak na szerzenie dezinformacji mają również wpływ osoby nieświadome tego, co robią. Umieszczając na swoich portalach społecznościowych informacje niezweryfikowane, co do treści, których nie mamy pewności, sami przyczyniamy się do szerzenia dezinformacji w sieci internet. Dezinformacja w internecie wpływa na nasze życie. Oddziałuje na podejmowane przez nas decyzje, zachowania, emocje. Czasami wręcz je wywołuje, oddalając nas od prawdy. Przez fake newsy często stajemy się wyznawcami teorii spiskowych, zmieniamy swój światopogląd, podchodzimy bardziej radykalnie do niektórych kwestii, co wpływa na nasze relacje międzyludzkie. Dezinformacja może wpływać na nasze wybory, zarówno handlowe, jak i polityczne. Dotyczy ludzi młodych i starych, czyli wszystkich nas.